Wracamy do aktywności. Jako uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Suwalskie Muzeum Okręgowe, Bibliotekę Publiczną oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. O propozycjach szeroko opowiedzą Roman Rynkowski, wiceprezydent Suwałk, oraz o propozycjach sportowych Waldemar Borysewicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szanowni Państwo, ja bardzo krótko o tych imprezach, które będą organizowane przez Bibliotekę Publiczną i przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Powiem o rzeczach najważniejszych. 12 czerwca zapraszamy na Noc Bibliotek. Będzie muzyka, będzie czytanie na leżakach, projekcje kina plenerowego. Nie są to wszystkie atrakcje, które biblioteka przygotowała, tylko najważniejsze. Rzecz kolejna, wracamy, Muzeum Okręgowe przygotowuje dwie imprezy, dwa wydarzenia, które wieńczą obchody 300-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Przygotowujemy premierę filmu 300 lat Suwałk i promocję publikacji Suwalski Słownik Biograficzny. Dokładne daty nie są jeszcze znane. Planujemy to w czerwcu lub lipcu. Kolejne ważne wydarzenia, o których warto wspomnieć. 13 sierpnia Muzeum Okręgowe zaprasza na wernisaż wystawy Dar, Rodzina i Przyjaciele. To jest kolekcja sztuki rodziny Romanów. Pani Izabela Roman zdecydowała o przekazaniu swojej kolekcji Muzeum Okręgowemu w Suwałkach. Trudno oszacować na dzisiaj wartość tej kolekcji. Obrazy bardzo drożeją w czasach pandemii, ale na pewno jest to kwota powyżej 1 000 000 zł. Także bardzo ważne wydarzenie i bardzo wspaniała pani mecenas sztuki, która taki dar miasto przekazuje. Natomiast 14 sierpnia Biblioteka Publiczna w Suwałkach przygotowuje 15. edycję Suwalskich Limeryków Latem. To też odbędzie się na bulwarach nad Czarną Hańczą o godzinie 14 i wzorem lat ubiegłych to wydarzenie planujemy. Rzecz kolejna, 20. jubileuszowy piknik kawaleryjski w dniach 21-22 sierpnia. Oprócz tradycyjnych już pokazów kawaleryjskich, sprzętu wojskowego, nie chcę tu zdradzać szczegółów, ale na pewno będzie to atrakcyjne dla mieszkańców. Odbędzie się również odsłonięcie pomnika generała Dwernickiego na terenie dawnych koszar przy ulicy Pułaskiego. Pomnik oczywiście według tego projektu, który jest na zdjęciach, rekonstrukcja, odtworzenie tego pomnika, on był wtedy pomnikiem betonowym, teraz będzie z kamienia, z piaskowca. Materiał jest zakupiony chyba 2 lata temu, jak powstawały te orły, które zostały zamontowane na bramach wjazdowych do tych koszar. Natomiast wykonawcą tego pomnika będą artyści, rzeźbiarze z Białorusi. Mamy lekki problem tutaj związany z dotarciem do miejsca docelowego, czyli do Polski, żeby zabrać się za rzeźbę i wykonać ją. Mamy nadzieję, że te obostrzenia pandemiczne będą uchylane, że jeszcze zdążymy ten pomnik przygotować i wtedy była piękna uroczystość, 20-lecie pikniku kawaleryjskiego, połączone właśnie z historią żołnierza tutaj suwalskiego i z odsłonięciem właśnie tego pomnika. No, także mamy nadzieję, że uda nam się wszystko w czasie to zorganizować. 12 września, 13 Międzynarodowy Konkurs Kulinarny Sąsiedzi przy Stole. W tym roku tematyka
związana jest z kuchnią litewską i wołowiną. Także też serdecznie zapraszamy. Na pewno jest to taka bardzo, bardzo fajna impreza i bardzo smaczna. 19 września, Europejski Dzień Bez Samochodu. Jak zwykle będą przygotowane specjalne obchody związane z ograniczeniem emisji, tak i zdrowym trybem życia. I 9 października Muzeum Okręgowe w Suwałkach zaprezentuje wystawę Wajda pochodzącą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. To jest wystawa Andrzej Wajda 1926-2016. Dziękuję bardzo. Chcę w tej chwili Państwu tylko powiedzieć o paru takich najważniejszych imprezach, które będą organizowane właśnie w miesiącach od, można powiedzieć, czerwca do miesiąca września włącznie. To imprezy, które na pewno się tutaj echem w Polsce, czy nawet niektóre są tematy międzynarodowe, odbije. I już pierwsza taka, która nas czeka na początku czerwca, Orlen Ultra Challenge. To są zawody rozgrywane w formule biegu 72-godzinnego. To jest pierwsze tego typu wydarzenie w Suwałkach i myślę, że w regionie. To są nieoficjalne mistrzostwa świata w biciu rekordu w biegu właśnie 72-godzinnym. Tutaj jak gdyby ten rekord będzie biła znana polska ultramaratonka Patrycja Breznowska. Zawody mają oczywiście charakter międzynarodowy. Oprócz niej w grupie tych właśnie na 72 godziny będzie biegło jeszcze kilkanaście osób. Dodatkowym wydarzeniem jeszcze będzie bieg 24 godziny. To też będą eliminacje do kadry narodowej właśnie w tym biegu. Te imprezy odbędzie się od 3 do 6 czerwca. Będzie to na bulwarach. Ktoś powie 72 godziny, to trzeba długi odcinek. Nie, to będzie na pętli nie większej jak 2 km. Trasa będzie tam zabezpieczona. Zapraszamy kibiców, którzy mogliby wspierać oczywiście tych biegaczy nie tylko w dzień, ale i w nocy. Także będzie im na pewno przyjemniej biegać. Także tego typu impreza, jak widzimy po nazwie, ma sponsora, myślę, że bardzo mocnego. Otrzymaliśmy deklarację sfinansowania tej imprezy, bo to był ważny element. Myślę, że dzień, dwa podpiszemy umowę i ta impreza na pewno przebiegnie zgodnie z planem. Ktoś powie, że troszeczkę późno. Tak, myśmy propozycję organizacji tej imprezy otrzymali tak mniej więcej w połowie kwietnia. I tutaj tak uważam, że zostało wszystko przygotowane, jeżeli chodzi o sędziowanie i wszystkie tam elementy związane z wyposażeniem. Zapisy to był najmniejszy problem, bo błyskawicznie się grupy skompletowały. Bo oczywiście są limity, 15 osób w grupie tej 72-godzinnej i 35 osób na 24 godziny w tym biegu. Kolejna to jest Suwalska Rywalizacja Rowerowa. To przedsięwzięcie będzie się odbywało od 1 czerwca do 18 września. To jest taka wirtualna rywalizacja rowerzystów z wykorzystaniem aplikacji Aktywne Miasta. Tu chodzi o zliczanie po prostu kilometrów. Każdy mieszkaniec i nie tylko mieszkaniec może w tym uczestniczyć, żeby po prostu punktować na miasto Suwałki. My jako Suwałki uczestniczymy w takim pucharze rowerowej stolicy Polski od lat. Dwukrotnie zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie podlaskim, czyli widać, że jesteśmy aktywni i mamy też czołowe miejsca w Polsce. Także tutaj jest to element, myślę, dla nas bardzo ważny. Kolejna sprawa to takie podsumowanie tej naszej działalności wirtualnej rowerowej będzie właśnie podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu właśnie w dniu 18 września tego roku. Także serdecznie wszystkich zapraszamy, żeby nam tu kręcili kilometry. Zaznaczam, nie tylko mieszkańcy Suwałk, każdy na świecie, który aplikację wpisze właśnie na miasto Suwałki, te kilometry może na rzecz naszego miasta kręcić. Kolejne przedsięwzięcie to są Mistrzostwa Województwa Podlaskiego U16 w lekkiej atletyce w dniu 12 czerwca. To można powiedzieć będzie taka nasza rozgrzewka przed Mistrzostwami Polski, które będą się odbywały w lipcu. W tej imprezie będą uczestniczyli zawodnicy z dwóch województw, z województwa podlaskiego i z województwa warmińsko-mazurskiego. Impreza ma charakter eliminacji do Mistrzostw Polski, także też o pewnym znaczeniu w lekkiej atletyce.
Kolejne nasze przedsięwzięcie to turniej trzech kortów. Taka niespotykana formuła dwudniowego turnieju obejmuje rywalizację na trzech rodzajach kortów. Na kortach ceglanych, które znajdują się przy ulicy Wojska Polskiego 17, na kortach trawiastych, które znajdują się przy zalewie Arkadia i na kortach piaskowych. Także takie nowe przedsięwzięcie w dniach od 19 do 20 czerwca, także zapraszamy do kibicowania. No i następnie też taka można rozgrzewka powiedzieć przed Blues Festiwalem w dniach 2-4 lipca RESO Suwałki Półmaraton Intra. Jest impreza, jak tutaj widzimy, trzydniowa. Pierwszego dnia to bieg na 5 km, drugiego dnia mamy półmaraton 21,1 km do przebiegnięcia. Ta impreza, powiedzmy, na te 21 km miała odbyć się w zeszłym roku jako takie pierwsze podejście właśnie do półmaratonu, ale ze względu na ograniczenia epidemiologiczne musieliśmy ją odwołać. W tym roku też można powiedzieć jest w reżimie, bo mamy ograniczoną liczbę uczestników do 250 osób i w ramach tego wydarzenia właśnie te trzy dni będą z biegami. No i oczywiście czwartego dnia mamy ten bieg śniadaniowy, który rozpoczynamy na placu Marii Konopnickiej z przebiegnięciem i ze śniadaniem właśnie na wyspie. Także wszystkich serdecznie zapraszamy mieszkańców, kto pobiegnie to bardzo dobrze, kto nie, zapraszamy oczywiście do kibicowania. Kolejne sportowe wydarzenie to są 38. Mistrzostwa Polski U23 w dniach 24-25 lipca. Bardzo ważna, lekkoatletyczna impreza. W następnym roku, można powiedzieć, też jest to przygotowanie do następnego roku, bo w następnym roku, w 2022, impreza najważniejsza lekkoatletyczna w Polsce to są Mistrzostwa Seniorów w lekkiej atletyce. Otrzymaliśmy nominację. Tu też wypadałoby się pochwalić, że jako miasto Suwałki po modernizacji 7 lat stadion istnieje, a będziemy organizatorem 5 Mistrzostw Polski. Myślę, że takich miast w Polsce to naprawdę na palcach jednej ręki możemy policzyć. Świadczy to o zaufaniu, myślę tutaj, zlecających, czyli Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla naszego miasta, dla organizacji, dla jakości sprzętu i jakości obiektu, który posiadamy, skoro otrzymaliśmy właśnie nominacje już nie na młodzieżowe U23, bo one się raz w Suwałkach odbyły, ale właśnie na Mistrzostwa Polski Seniorów, które odbędą się w następnym roku. Turniej trzech boisk. To jest druga edycja ciekawych zawodów adresowanych do sympatyków futbolu. Rywalizacja w formule jednodniowych turniejów, która się też odbywa na trzech różnych boiskach. No oczywiście na boiskach zielonych, na boiskach ze sztuczną nawierzchnią i na boiskach na naszej beach arenie. Ten turniej się sprawdził w tym roku. Też chcemy wszystkich amatorów do tej rywalizacji zaprosić. Odbywać to się będzie od 20 czerwca do 15 sierpnia. Kolejna impreza, którą też chcemy tutaj zapromować dla amatorów, to są Suwalski Beach Challenge w dniach od 15 czerwca do 29 sierpnia. To jest taka edycja, która zależy nam, żeby zaktywizować przede wszystkim tutaj środowisko siatkarskie. Będzie to taka rywalizacja, że się zawodnicy czy z drużyny wyzywają na pojedynki. Odbywają się poszczególne turnieje. Wybieramy kolejnych najlepszych 8 drużyn. No i potem oczywiście rozgrywki zaczynają się między nimi. No i wybieramy tego mistrza naszych wakacji. Kolejna impreza, która też co roku się odbywa, to jest sportowe zakończenie wakacji. To jest taki blok imprez sportowo-rekreacyjnych skierowany przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców miasta, ale oczywiście zapraszamy i rodziców, i starszych. To się odbywa zawsze w ostatnim tygodniu wakacji. No impreza, można powiedzieć, taka bardziej rekreacyjna, z zabawą, z uśmiechem. Mnóstwo imprez też serdecznie wszystkich mieszkańców i nie tylko, bo też i turystów. Na to nasze przedsięwzięcie zapraszamy. No i też tutaj pierwszy raz w naszym mieście takie duże działanie to są 57. Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka w dniach 10-12 września. Impreza jest złożona, bo dnia 10 ta impreza rozpoczyna się na Szelmencie. Tam będą kolejne tablice naszych olimpijczyków właśnie wmurowywane. W roku olimpijskim. Tak, w roku olimpijskim. Następnie ci olimpijczycy przemieszczają się do Suwałk. Tutaj mamy konferencje naukowe, spotkania z olimpijczykami. Następnego dnia, czyli 11 września,
mamy takie oficjalne otwarcie, będzie znany szczegółowy program, to Państwu to przedstawimy. To oficjalne otwarcie odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym. No oczywiście w tym dniu będą organizowane różne imprezy, mamy turniej piłkarski, zawody lekkoatletyczne. No myślę, że w tym momencie już przynajmniej do 50% będę mógł wpuścić kibiców na stadion, więc to jest w granicach 500 osób, więc już tutaj jest to spora grupa. Będzie można spotkać się z tymi olimpijczykami. Na pewno zorganizujemy takie spotkania z młodzieżą, gdzieś tam w szkołach czy na naszych obiektach sportowych. No i trzeci dzień, to jest można dzień miejski, bo to będzie impreza sąsiedzi przy stole, także myślę, że to będzie raczej forma już rekreacyjna. Ci wszyscy chętni, którzy chcą w Suwałkach zostać, no my zaprosimy właśnie na tą imprezę sąsiedzi przy stole. I będzie to takie dosyć duże wydarzenie, które w Suwałkach odbywa się pierwszy raz. Przede wszystkim chodzi o promocję oczywiście ruchu olimpijskiego. Szanowni Państwo, niezależnie od tego, jeszcze Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje w tym roku 8 edycji takich półkolonii. Te półkolonie przez nas organizowane cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Powiem szczerze, zapisy trwają kilka minut. Mamy bardzo atrakcyjny program. Zajmujemy się młodzieżą i dziećmi praktycznie od godzin porannych do godzin popołudniowych, więc też i dla rodziców jest to dosyć wygodne. Można dzieci zostawić praktycznie na cały dzień. Niezależnie od tego mamy jeszcze Eurofutbol Wygraj z Nudą. Są to różne takie działania animacyjne na boiskach w różnych częściach miasta. Także tam też drużyny amatorskie, które się skrzykują, mogą sobie rozgrywać poszczególne turnieje. Na koniec wakacji organizujemy finały. Oczywiście są różnego rodzaju pamiątki, upominki z tego wszystkiego. Też program się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. I kolejna sprawa, która troszeczkę stoi pod znakiem zapytania, to jest Majster Festiwal Siły. No to nam zależy przede wszystkim na otwarciu imprezy masowej, ale na otwarciu imprezy masowej już w 100%. Jak pamiętacie Państwo, 2 lata temu, jak mieliśmy okazję organizować na stadionie lekkoatletycznym, naprawdę była to potężna impreza. No i biorąc pod uwagę zaangażowanie i finansowe, i osób, które tutaj by uczestniczyły, zależy nam na tym, żeby była pełna frekwencja. Tutaj jak gdyby ograniczenie, załóżmy do 1/4, czy nawet 50% objętości tego stadionu, no nas nie zadowala. Interesujemy się tylko przede wszystkim tym, żeby impreza była w pełni masowa, żeby można było zaprosić jak największą liczbę mieszkańców tutaj do oglądnięcia tej imprezy i uczestniczenia. Pan dyrektor nie powiedział o jednej atrakcji takiej rekreacyjnej, którą chcemy uruchomić naszym mieszkańcom i nie tylko. Mianowicie mamy suwalskie bulwary, fajna baza, a wobec tego chcemy zaproponować naszym mieszkańcom, żeby skorzystali z Czarnej Hańczy, uroków Czarnej Hańczy i spłynęli kajakami gdzieś tam z okolic Potaszni tutaj do Suwałk na suwalskie bulwary. Chcemy zaproponować właśnie takie działanie, które będzie polegało, że pewnie każdej niedzieli taki spływ będzie organizowany. Oczywiście chętni będą musieli najpierw zgłosić się i tak dalej, być może jakieś drobne opłaty wnieść, bo to logistycznie no, trzeba wszystko przygotować i później zakończenie właśnie tego spływu będzie na suwalskich bulwarach, to tam około 10 km z tego co pamiętam. Jesteśmy na razie na etapie spenetrowania tej trasy. Wizja lokalna, pierwszy spływ musi być dokonany, ale mam nadzieję, że te przeszkody w postaci zawalonych drzew zostaną usunięte i tam będzie można fajnie spędzić czas, przepłynąć ten odcinek naszej rzeki. To też taka dodatkowa atrakcja, która miała miejsce każdą niedzielę w godzinach porannych. Gdzieś tam 10 kajaków, proszę bardzo, z 20 osób i płyniemy do Suwałk. Nie powiedziałem tego dlatego, że nie było jeszcze tej wizji lokalnej. Jesteśmy mówieni na tą niedzielę, z taką grupą techniczną nazwijmy, chcemy przepłynąć ten odcinek, przede wszystkim sprawdzić, bo on był bardzo mało popularny. Nie ukrywam, że też kiedyś przepłynąłem, ale to było kilkanaście lat temu. Poziom wody był troszeczkę inny i to dosyć łatwo dało się pokonać. W tej chwili te nasze doświadczenia z rzeką są nie do końca najciekawsze, bo zajmujemy się jej sprzątaniem praktycznie na dosyć długim odcinku, znajdujemy różne rzeczy, więc i tutaj potrzebujemy takiego dnia technicznego, a to będzie dokładnie w tą niedzielę. Kilkuosobową grupą chcemy przepłynąć i sprawdzić, jaki jest poziom trudności, czy się okaże
po prostu to wyczynem, bo tak można nazwać, bo jeżeli będzie dużo pni, będą jakieś inne przeszkody w postaci jakichś kamienisk, jakichś przeszkód, o których nawet w tej chwili nie wiemy, no to może być to zbyt ekstremalny, na przykład dla zwykłej rodziny, która chciałaby sobie w niedzielę się przepłynąć. Więc tak naprawdę szerzej o tym będę mówił po tej wizji lokalnej, po tej niedzieli. Wtedy na pewno ta oferta, tak jak pan prezydent mówi, pojawi się oficjalnie. Będziemy starali się ogłaszać, można się będzie zapisywać, drobna opłata tam musi być, bo jednak te koszty troszeczkę są logistyczne. No i oczywiście będziemy chcieli je za każdym razem kończyć na bulwarach, no i tam mieszkańcy czy też goście będą mogli skorzystać czy z kawiarenki, czy po prostu pospacerować sobie po tych terenach grilla bulwarowych, czy też z grilla, który z czasem zostanie oficjalnie też otwarty. To taka nowa atrakcja tutaj nad naszym zalewem będzie.